Szanowni Państwo, nazywam się Zygmunt Pertkiewicz i jestem synem świętej pamięci pułkownika doktora harcmistrza Jerzego Pertkiewicza, który był w batalionie Barbara 16 Pułku Piechoty Armii Krajowej Plutonu Regina II. Świętej pamięci pułkownik doktor harcmistrz Jerzy Pertkiewicz napisał wspaniałą książkę zatytułowaną Regina II. Książka ta jest hołdem dla wszystkich partyzantów batalionu Barbara, którzy walczyli o wolność ojczyzny w czasie II wojny światowej, a 52 partyzantów oddało za nią swoje życie. Pierwsze wydanie tej książki zostało przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej Akademii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego jako materiał historyczno-naukowy dla bibliotek, instytucji historycznych i dla wojska. Natomiast drugie wydanie zostało przez Muzeum Armii Krajowej imieniem Emila Fildorfa Nila w Krakowie. Pragnę Państwu pokazać miejsce tej wielkiej bitwy, w której 600 partyzantów batalionu Barbara było przeciwko 4800 niemieckim żołnierzom. I była to zwycięska bitwa batalionu Barbara. Znajdujemy się w Jamnej. To najmniejsza, najwyżej położona i najbardziej na południe wysunięta miejscowość gminy Zakliczyn w województwie małopolskim. Zawsze leżała na uboczu życia, z dala od głównych szlaków komunikacyjnych w głębokich lasach. Jest pokryta gęstymi bukowo-jodłowymi lasami. W okresie II wojny światowej to aktywna działalność partyzancka w gęstych, lesistych wzgórzach. W rejonach tych działał w sierpniu i we wrześniu 1944 roku batalion partyzancki Barbara 16 Pułku Piechoty Armii Krajowej pod dowództwem kapitana Eugeniusza Antoniego Borowskiego, pseudonim Leliwa. Oddziały kapitana Leliwy organizowały wypady i zasadzki leśne na oddziały Wehrmachtu, których celem było również zdobycie uzbrojenia. Partyzanci stali się tak dokuczliwi, że dowództwo wojsk niemieckich nakazało zlikwidować problem. Niemcy wielokrotnie próbowali otoczyć partyzantów w lasach i ich zniszczyć. Znajdujemy się w miejscu, gdzie jeszcze kilkadziesiąt lat temu było tutaj lekkie wzniesienie. Do tego miejsca dochodzą drogi od Siekierczyny i Palenicy. Na początku września 1944 roku dowództwo batalionu Barbara zakwaterowało się w tutejszej wówczas szkole wiejskiej, skąd dobrze widać było okolice. Wieś Jamna w tym czasie zmieniła się w obozowisko pełne partyzantów około 600 i całego taboru zaopatrzeniowego. W 1978 roku na tym wzniesieniu tutaj stanął pierwszy pomnik z tablicą upamiętniającą wydarzenia z dnia 25 września 1944 roku. Na tej tablicy był napis: w hołdzie bojownikom o wolność ojczyzny, którzy zginęli z rąk okupanta hitlerowskiego na terenie wsi Jamna w dniach 25 i 26 września 1944 roku. Po upływie kilku lat pomnik został rozebrany, a w nowym miejscu na skraju placu kościelnego postawiono duży blok granitowy stanowiący kontynuację pierwszego pomnika
z odpowiednimi napisami umieszczonymi na granitowych tablicach. To jest właśnie ten pomnik nowy. Jak wspomniałem, pierwsza tablica na pomniku jest umieszczona z napisem: choćby o was zapomnieli, kamienie wołać będą. Pamięć poległych w boju za ojczyznę żołnierzy batalionu Barbara 16 Pułku Piechoty Armii Krajowej i męczeńskiej śmierci mieszkańców Jamnej, którzy w dniach 25-26 września 1944 roku krwią swoją uświęcili ojczystą ziemię. Byli to podporucznik Maksymilian Lampert, pseudonim Jar, strzelec Zygmunt Rowicki, pseudonim Cezar, strzelec Mieczysław Kiełbasa, pseudonim Kanarek, strzelec nieznany, pseudonim Czachara oraz mieszkańcy: Maria Brończyk, lat 64, Genowefa Hadała, lat 16, Jan Mastalerz, lat 72, Michał Mastalerz, lat 62, Antonina Potok, lat 52, Stanisław Potok, lat 7, Jan Potok, lat 9, Jakub Potok, lat 35, Maria Stanuch, lat 31, Władysław Stanuch, lat 1 rok. Potem Kazimierz Stanuch, lat 39, Wojciech Wrona, lat 29. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Natomiast na tej drugiej dolnej tablicy jest napis: przechodniu, zmów modlitwę za poległych w nierównym boju z hitlerowskim najeźdźcą partyzantów batalionu Barbara 16 Pułku Piechoty Armii Krajowej oraz zamordowanych mieszkańców wsi Jamna i ich niewinnych dzieci. Wyjście 600 żołnierzy po stoczonej bitwie z groźnego okrążenia to wielka łaska Matki Bożej niezawodnej nadziei. Początek historii budowy kościoła przez ojców dominikanów wiąże się z poświęceniem w 1993 roku przez papieża Jana Pawła II kamienia węgielnego pod budowę nowej świątyni w Jamnej. 17 czerwca 1999 roku nastąpiło rozpoczęcie budowy kościoła. 3 maja 2001 roku miała miejsce konsekracja kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Jamnejskiej, Matki Niezawodnej Nadziei, a uroczystości tej przewodniczył ówczesny prymas Polski, kardynał Józef Glemp. W 1944 roku, gdy wojska radzieckie zbliżały się do linii Wisły i Wisłoki, komendant okręgu krakowskiego Armii Krajowej wydał rozkaz o rozpoczęciu akcji Burza na terenie rejonu Tarnowskiego. Zgodnie z tym rozkazem inspektor Armii Krajowej, podpułkownik Stefan Łowicki-Musiałek, pseudonim Mirosław,
będący równocześnie dowódcą konspiracyjnego 16. Pułku Piechoty Armii Krajowej, wydał rozkaz przeprowadzenia tajnej mobilizacji wszystkich trzech batalionów, z których tylko batalion Barbara pod dowództwem kapitana dyplomowanego Eugeniusza Antoniego Borowskiego, pseudonim Leliwa, wszedł do ciągłej akcji partyzanckiej, a dwa pozostałe były w stałym pogotowiu bojowym. Koncentracja luźnych oddziałów z ziemi tarnowskiej i formowanie batalionu nastąpiło w Podlesiu Machowskim w dniach od 4 do 6 sierpnia 1944 roku. Została tutaj zorganizowana trzecia kompania Rygina. Nazwa pochodzi od kryptonimu Ryglic, której dowództwo objął porucznik Sergiusz Kapura, pseudonim Wilk. A szefem kompanii został pochodzący z Ryglic dotychczasowy dowódca platówki Rygina, starszy sierżant Józef Piotrkowski, pseudonim Pionek. Rankiem 13 września 1944 roku po całorocznym marszu batalion dotarł do małej górskiej wioski Jamna, położonej w dużym kompleksie leśnym. Tu poszczególne kompanie zostały zakwaterowane w stodołach u miejscowych gospodarzy, ubezpieczając ze wszystkich stron. Stąd codziennie wyruszały plutony partyzanckie, bliższe i dalsze okolice, urządzając na szosach zasadzki, niszcząc samochody z wojskowym transportem na front. Wszystkie te akcje kończyły się sukcesem. Niemcy ponosili tak wielkie straty na skutek działań partyzanckich, że przy szosach na obrzeżach lasów umieścili duże tablice ostrzegawcze. Achtung! Ram durch Waldenbanden besetz, zabraniające wjazdu pojedynczym pojazdom bez odpowiedniego zabezpieczenia. Dnia 25 września 1944 roku wczesnym rankiem wojska niemieckie otoczyły Jamną i rozpoczęły prawie równocześnie od strony Paleśnicy, Bukowca i Siekierczyny natarcie, które miało uniemożliwić oddziałom batalionu Barbara wycofanie się do lasu i zmusić do przyjęcia walki w otwartym, małym obszarze wiejskim, co doprowadziłoby do całkowitego rozbicia batalionu. Jak widzimy, te strzałki czarne i te takie trójkąty na górze to są pozycje niemieckie. Natomiast te czerwone to są ruchy partyzanckie. Widzimy również wzgórze 530 i 510. To wzgórze nie było zdobyte przez Niemców. Dowódca batalionu, kapitan Leliwa, bez trudu rozpoznał zamiary strategiczne wroga i po niezbyt długiej wymianie ognia nakazał przegrupować i wycofać się poszczególnych kompanii do lasu na wzgórze 530. A ludności cywilnej rozkazał opuścić wieś i skryć się w leśnych wąwozach. Mimo wielokrotnie przeważającej siły liczebnej i ogniowej Niemców, dysponujących wszelkimi rodzajami broni maszynowej, nieograniczoną ilością amunicji, a ponadto wyposażonych w młodzieże i granatniki, batalion bronił się skutecznie przez cały dzień, odpierając ciągłe ataki nieprzyjacielskie. Wraz ze zbliżającymi się godzinami wieczornymi ustawał impet niemieckiego natarcia, ale nadal nękano batalion ostrzałami z młodzieży i granatników, jednak rzadziej i mało skuteczniej. O zmroku Niemcy częściowo wycofali się z zajmowanych pozycji, ale partyzanci nadal trwali na swoich stanowiskach, aż do nastania zupełnych ciemności. Wówczas kapitan Leliwa nakazał wycofanie oddziałów na północny stok wzgórza. To pozwoliło na wyprowadzenie z oblężenia batalionu Barbara.
co roku dla upamiętnienia bitwy pod Jamną i pacyfikacji wsi w jej rocznicę organizowana jest Droga Krzyżowa na wzgórze 530, upamiętniająca poległych mieszkańców oraz partyzantów z batalionu Barbara Armii Krajowej. Na poszczególnych drzewach umieszczone są kapliczki Drogi Krzyżowej. Autorem i wykonawcą tych kapliczek był świętej pamięci pułkownik dr harcmistrz Jerzy Pertkiewicz, uczestnik bitwy pod Jamną. Teraz udajemy się na wzgórze tą drogą i przez te całe lasy tutaj od samego dołu. Partyzanci z całym swoim uzbrojeniem dostali się na wzgórze po to, żeby móc atakować Niemców. Jesteśmy na wzgórzu 530. Stanął tutaj wysoki, solidny, metalowy krzyż osadzony w cokole wykonanym z ciosów kamienia łupanego i dwa mniejsze krzyże metalowe. Na każdym z nich jest umieszczana tabliczka z napisem. Na głównym krzyżu jest napisane: wotum wdzięczności Panu Bogu za pomyślny przebieg boju stoczonego wokół tego wzgórza przez partyzancki batalion Barbara 16 Pułku Piechoty Ziemi Tarnowskiej w dniu 25 września 1944 roku z niemieckimi wojskami okupacyjnymi. Natomiast na pozostałych krzyżach umieszczono granitowe tabliczki z napisem. Pamięci żołnierzy batalionu Barbara 16 Pułku Piechoty Armii Krajowej, który latem i jesienią 1944 roku walczyli z niemieckim najeźdźcą i ginąc uświęcili krwią swoją ziemię ojczystą. Natomiast na trzecim krzyżu widnieje napis: Wszechmogący Wieczny Boże, błagamy Cię, przyjmij dar świadectwa wiary i męki śmierci mieszkańców Jamny i okolicy, którzy za pomoc udzieloną partyzantom zostali straceni przez wojska hitlerowskie w czasie pacyfikacji w 1944 roku.
Obok krzyży umieszczone są na ziemi głazy z tabliczkami, na których jest napis każdej kompanii. Pierwsza kompania Wanda, druga kompania Grażyna, trzecia kompania Regina, czwarta kompania Ewa i piąta kompania Janina. Dla uzupełnienia należy powiedzieć, że krzyże te wykonał Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie. Warsztaty szkolne, czerwiec 2015 roku. Dolina Pamięci to miejsce, w którym Niemcy po porażce w bitwie pod Jamną postanowili spacyfikować wieś. Tam znajdował się budynek na uboczu wsi. W niej właśnie schroniła się część rodzin z pobliskich domów w obawie przed Niemcami. Wychodzący z budynku Polaków Niemcy zastrzelili. Najmłodsza ofiara pacyfikacji miała 1 rok. Ci, którzy nie wyszli, hitlerowcy ostrzelali i na koniec wrzucili granaty do środka. Po wojnie to miejsce zostało upamiętnione. Stoi budynek, który ma 2 kondygnacje. Przyziemną i piętrową. Przy ziemiu, w miejscu, gdzie znajdował się w 1944 roku budynek, została zbudowana kaplica z wykorzystaniem oryginalnych kamieni z poprzedniego budynku. Wewnątrz kaplicy znajduje się kotwica, a nad nią na kamiennej półce umieszczono ołtarz polowy z obrazem Matki Bożej Kozielskiej, dar księdza Zdzisława Peszkowskiego, kapelana rodzin katyńskich. Nad obrazem warto zwrócić uwagę na figurę ukrzyżowanego Chrystusa z oderwaną jedną ręką. Przejściu wzdłuż ściany po bokach figurki Chrystusa w wózkach artyleryjskich znajduje się ziemia z pól bitewnych, na których walczyli Polacy oraz żołnierze batalionu Barbara. Na zewnętrznej ścianie, przy wejściu do kaplicy, znajduje się tablica zdemontowana z pierwszego pomnika w Jamnej. W 2003 roku do inskrypcji dodano informacje o Armii Krajowej. Po lewej stronie znajduje się drewniana rzeźba upamiętniająca zamordowaną Marię Stanuch i jej dziecka. Na głazie u stóp jej znajduje się napis. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni,
Nadzieja ich jest pełna nieśmiertelności. Wokół kaplicy stoi 16 rzeźb symbolizujących pomordowanych mieszkańców Jamnej i partyzantów. Na piętrze kaplicy znajduje się izba pamięci. Są tam cztery obrazy przedstawiające dzieje Jamnej, układające się w formie panoramy.